Yo, yo, książko, ziom, z tej strony Alak, i jak widzicie, nawet się nie przebrałem nic, bo doszedł do domu i od razu mój brat, dobry Alan, dostałeś wam maila. Pozdrawiam Roberta Szatanik za wysłanie mi paczki, bo dopiero sprawdziłem, wszystko jest okej, dobra, wszystko się sprawdza, tak, paczka dotarła, tylko niestety miałem małe turbulencje. O, najlepsza rzecz. Na początku chcę podziękować za to, będę się tym bawił bardzo. I dobra, mamy trzy takie Toffifee Milky Splash. Dostaliśmy Princesę Zebrę za złotówkę. Jeszcze dostaliśmy paczkę taką, no, w średnim rozmiarze Gummibersów, co to wszystko mnie. Bardzo dziękuję. Ja cię kocham, gościu, jesteś niesamowity. Nie chcę reklamować, ale po prostu Chupa Chups i to o smaku tym arbuzowym. O ja! Uwielbiam arbuzę, tak? Po prostu uwielbiam arbuzy. Przepraszam, ziemniaczki, ale arbuzy są niesamowite, to są czymś... Wow! Arbuzy, kocham je. I list, który teraz przeczytam. Siema! Na początku miałem wątpliwości, o czym napisać ten i czy w ogóle wysłać tobie list. Po długich namyślach stwierdziłem, że to zrobię i napisałem do ciebie z myślą, że nie odpiszesz, bo w końcu chcę wysłać tobie paczkę i jeszcze... Ale się myliłem i odpisałeś. Boję się zobaczyć, co mi napisałeś w końcu. Po długiej rozmowie, jak pisanie można uznać. Teraz może opowiem tobie, jak to się stało, że zacząłem ciebie oglądać. Po szkole weszłem na kanał Eweliny, żeby zobaczyć, czy dodaje jakiś filmik. A tam zobaczyłem ciebie i jak Ewelina poleciła twój kanał, to stwierdziłem, czemu nie. Więc oglądałem twoje filmy z uwagą i aż w końcu dowiedziałem się, że w przyszłości chcesz zamieszkać w USA. Tak samo jak ja. O, a jeszcze to było mało. Dowiedziałem się, że też lubisz fotografię. Dowiedziałem, że to chyba nie był przypadek. Czy ty też uważasz, tak? Właśnie, to jest znak gwiazdy. Chcesz jechać do Ameryki? Fotografia, kurde! Napisz mi w komentarzu pod spodem, jaka to jest fotografia, jaki typ lubisz. PS, zobacz na drugą stronę. PS, sorry, że takie małe litery, ale noszę okulary czasami. I dla mnie litery były duże. Nie no, pismo masz niesamowite, pismo jest bardzo ładne. Bardzo, bardzo. Zaczynam gadać po amerykańsku, kurde. Ale nie no, pismo jest bardzo piękne, tylko ja się mylę z nim. Ale nie no, nie przepraszaj za to, za takie rzeczy nie się nie przeprasza. Zobacz na drugą stronę, dobra, to... To mi się bardzo przyda. Tu masz miesiące. Bo jeśli nie wiecie, to ja się jeszcze nigdy nie nauczyłem miesięcy po polsku ogólnie. Więc tak bym wziął, to jest styczeń, to jest January, luty to jest February, marzec to jest March, kwiecień to jest April, maj to jest May, czerwiec to jest June, lipiec to jest July, sierpień to jest August, wrzesień to jest September, październik to jest October, listopad to jest November, grudzień to jest December. O, ten list sobie zatrzymam i się trochę poduczę tych rzeczy. Kurde, moje nowe postanowienie roczne. Więc tak, dziękuję. Grosik na szczęście tutaj jest. Grosik, czuję. Jest... Ale on jest mały, ojej, taki, kurde, go będziesz mały. Ojeju, jak to jest grosik, ale kurde, fajnie. No, pa. Chyba.